Cześć, z tej strony Łukasz Cichocki, ekspert afiliacji, a w tym wideo podsumujemy sobie moje działania z listopada 2022. To będzie szybkie podsumowanie, ponieważ zamówiłem sobie właśnie sushi za kasę z neta, to sushi zawsze dociera do mnie do pół godziny, w związku z czym musimy się sprężyć, żebym nie musiał tego nagrywać na dwa razy, bo już jak to sushi przyjdzie, to ja polecę jak głupi, ponieważ... Uwielbiam sushi. Jeśli jesteś osobą, która również uwielbia sushi, a ja wiem, że są ludzie, którzy albo kochają sushi, albo nienawidzą, ale jeśli jesteś osobą, która kocha to sushi, to pewnie wiesz, ile to sushi kosztuje. I jeśli zarabiasz na etacie najniższą albo średnią krajową, to zostań do końca, ponieważ pokażę ci, jak możesz zarabiać tak dobre pieniądze, że będziesz mógł to sushi jeść sobie codziennie na wszystkie trzy lub też pięć posiłków. I przechodząc już do tematu dzisiejszego wideo, czyli do tego podsumowania, pokażę Ci ekran mojego komputera, gdzie będziemy sobie ten miesiąc zeszły podsumowywać. Zajmuję się afiliacją, czyli polecam produkty przez internet, za co otrzymuję wynagrodzenie. Działam systemem ekspert afiliacji, używam do tego narzędzi, stron, skryptów, całej masy przydatnych informacji, które są dostępne również dla Ciebie w Akademii Afiliacyjnej, moim autorskim kursie. Podsumowując miesiąc wejdźmy sobie w pierwszy program, w którym działałem. A był to program Comperia Lit, gdzie tych wniosków było 16, czyli 16 poleconych produktów. Więc sobie wpisujemy tutaj 16. OK, plus kolejny program LitStar. Tutaj tych wniosków było 25, czyli właśnie 25 poleconych produktów. OK, wciskamy 2,5. I kolejny program M2M. I tu musimy sobie wejść w, w szczegółowe statystyki, to za chwilkę jeszcze tutaj przy okazji, mam tu zbierane 254 tysiące, to nie są pieniądze z zeszłego miesiąca tylko, to są pieniądze z ostatnich pięciu miesięcy, nie wypłacam ich sobie, ponieważ no z tych innych programów zarabiam na tyle dużo, że no, tych nie muszę jakoś tam sobie super szybko wypłacić, ale też z drugiej strony zbierałem te pieniądze, kiedy zaczynałem zbierać tą kasę, tutaj pięć miesięcy temu marzył mi się nowy Mercedes CLA, Ponieważ takim samochodem wcześniej jeździłem mój pierwszy samochód to właśnie był Mercedes CLA, prosto z salonu. No i taki też chciałem mieć. To chyba tak jest, że jak się raz wsiądzie w Mercedesa, to ciężko się potem przesiąść, ale z racji tego, że rodzina mi się powiększa, za chwilę będzie drugie dziecko na świecie, to no, w tego Mercedesa CLA to ciężko wózek było upchać, a gdzie tutaj jakoś więcej to boków. Więc zdecydowałem, że jednak tego CLA nie będzie, będzie jakiś większy samochód, typu SUV, jakiś kompaktowy SUV. I z tego miejsca, jeśli jesteś fanem motoryzacji, interesujesz się tym tematem, lub mógłbyś mi po prostu polecić, bo z doświadczenia wiesz, jakie suwy są spoko, to bym Cię prosił bardzo serdecznie o polecenie mi w komentarzach jakichś suwów, bo ja się na samochodach za bardzo nie znam. Suwem nigdy nie jeździłem. No raz może, ale to było tak, że to auto było wypożyczone po prostu natomiast na, na dłużej to nigdy go nie miałem, więc jeśli mógłbyś mi polecić jakiego, jakiś SUV za 200-300 tysięcy, może być używany, o ile będzie miał fajne, e, jeśli nie będzie to uszkodzony samochód, jakiś tam w tragicznym stanie, ale bardziej bym się skłaniał ku nowemu słowowi, takiemu, no salonowemu, e, żeby nie było tam żadnych problemów, e, myślę, że za 200-300 tysięcy jakiś słów e, da się kupić, więc jeśli taki samochód mógłbyś mi polecić, napisz mi w komentarzu, Będę bardzo wdzięczny. Ja wiem, że ich jest, ich jest bardzo dużo. Jeśli temat jest ci bliski, no to pewnie będzie ci łatwiej coś mi tutaj polecić. Ale okej, okay, to tylko taka dygresja. Wejdźmy sobie w, w szczegóły tych wniosków. Musimy sobie wybrać miesiąc poprzedni. Także wybieram poprzedni miesiąc. Zastosuj ustawienia raportu. Tutaj wybieram wnioski wysłane. Tylko kampanię zastosuj. Poczekamy chwilkę, żeby nam to przemieliło. I zaraz sobie to sprawdzimy. Łyczek wody, tylko raz, dwa. Ok, i przemieliło, więc lecimy na sam dół. Tutaj mamy 313 wysłanych wniosków, więc też sobie tutaj dodaję 313. Ok, i ostatni program eBroker partner. Mamy wnioski wysłane, listopad 2022, lecimy na sam dół. Było około 400 wniosków, tam niecałe chyba 400. No, trochę jest. Jest więcej niż 400, słuchajcie nawet. Ok, no to zobaczymy sobie, ile było finalnie. 410. No, jak sprawdzałem ostatni dzień miesiąca, tam było niecałe 400. No, do samej północy faktycznie nie siedziałem, ale to bardzo miła niespodzianka. Plus 410. OK. I to się równa 764 wysłane wnioski, czyli 764 polecone produkty razy 100 zł, bo tyle wychodzi średnio za jeden wniosek, to 76 400 zł. Dlatego właśnie powiedziałem Ci, że są to pieniądze, które spokojnie wystarczą tobie, no, żeby zamawiać sobie sushi codziennie. Oczywiście, jeśli jesteś takim fanem sushi jak ja. Ok, jeśli ten temat afiliacji jest dla Ciebie interesujący, to pod tym nagraniem znajdziesz link do mojego bezpłatnego projektu Ekspert Afiliacji, w którym pokażę Ci podstawy afiliacji. Jest to projekt bezpłatny, w którym za darmo się zarejestrujesz, poznasz pierwsze programy partnerskie, poznasz produkty, zarobisz już swoje pierwsze pieniądze oraz dowiesz się, w jaki sposób jest to rozliczane i wypłacane. Czyli to będą takie podstawy, taka baza. Zapraszam Cię pod, ten, pod tym nagraniem do tego, właśnie linku. Natomiast, jeżeli chciałbyś jeszcze troszkę tutaj o tym zarabianiu w internecie posłuchać ode mnie, bezpośrednio gdzieś tutaj z kanału YouTube, jeszcze się nie angażować praktycznie w żadne projekty, tylko po prostu nabyć więcej, troszkę tej wiedzy, oswoić się w ogóle z tematem zarabiania online, to subskrybuj ten kanał, ponieważ znajdziesz tu już 200 filmików, w których mówię. Na podstawie swojego pięcioletniego doświadczenia, co robić, żeby było ok. Dzięki wielkie, że wysłuchałeś moich słów do końca. Mam nadzieję, że wniosłem troszkę wartości do Twojego dnia. Jeśli tak było, to do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!